Siemanko wszystkim, tutaj Iku z kanału The Wild Nut. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić jackfruta na trzy sposoby, ale zanim zaczniemy, chcę Wam powiedzieć parę słów. Po pierwsze, jest to owoc, który pochodzi z Azji w formie niepuszkowej. Jest to taka ogromna, ogromna kula i bardzo trudno się go rozłupuje, gdyż się mega klei do rąk, więc jeśli nawet będziecie mieć okazję kupić go świeżego, nie radziłabym tego robić. W formie puszkowej musimy wybrać jackfruta, który jest niedojrzały, młody, i występuje w kolorze albo takim jasno-różowym, albo zielonkawym. Po polsku nazywa się on chlebowiec, ale jest to bardzo dziwna nazwa, więc ja wolę mówić jackfruit albo jacuś. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i wypróbujecie te przepisy w domku. Zaczniemy od przepisu na wegańskie chicken wingsy z użyciem jackfruta na patyku w panierce. Najpierw jackfruta musimy oczywiście wyjąć z puszki. Rozszarpuję troszkę, żeby się szybciej ugotował i żeby było mi go łatwiej potem rozdziubać. Bardzo ważna rzecz. Po wyjęciu z puszki trzeba go obmyć, bo on jest w zalewie, która tak ma jakiś słono-słodki posmak. Niektórzy piją tę zalewę. Mi nie smakuje osobiście. No ale gusta i guściki. Ja pierwszy raz miałam styczność z jackfruitem jakieś 4-5 lat temu. W Londynie dość wcześniej się on pojawił w restauracjach. Tak naprawdę nie musicie go szarpać wcześniej. Możecie to zrobić po ugotowaniu, tylko że jednak jak gotuję jackfruita w całości, zajmuje to ponad godzinę. Strukturą bardzo przypomina szarpaną wieprzowinę. W tym przepisie chodzi o to, żeby on ugotował się wraz z przyprawami i z kostką bulionową lub z własnym bulionem, jeśli taki macie akurat w domu. Po to, żeby potem miał dużo smaku i wciągnął wszystkie aromaty i przyprawy, które mu damy. Gotujemy go w wodzie, tak żeby go przykryć, i do garnuszka dodamy sobie kilka przypraw. Mam tutaj paprykę słodką, wędzoną, ząbek czosnku, troszkę cynamonu i przyprawy 5 smaków, bo ja lubię orientalne smaki, ale jeśli chcecie, możecie po prostu wstawić czosnek i paprykę słodką. Nie dodaję soli, bo dzisiaj sobie wrzucę kostkę rosołową, która już jest słona sama w sobie. Teraz jackfruita damy na palnik i pozwolimy mu się gotować, aż prawie cała woda wyparuje. A jak zostanie nam mało wody, to wtedy dodamy skrobi. W międzyczasie przygotuję sobie taką mieszankę jajeczną. To jest moka, ciecierzycy i woda, tylko i wyłącznie. I panierkę, czyli bułkę tartą, wirki kokosowe i troszeczkę kurkumy. Papier ryżowy, który będzie służył nam jako skóra z kurczaka. Mam tu jeszcze skrobię z tapioki, ale jeśli nie macie, może być zwykła skrobia ziemniaczana i patyczki. Takie zwykłe do szaszłyków, które ponacinałam, ale jeśli nie macie, to może być kora cynamonu. Najlepsza byłaby trzcina cukrowa, ale niestety jej nie mam. Aczkolwiek jak właśnie pierwszy raz jadłam takie wingsy na Vegan Nights, pamiętam, były stoiska street foodowe, to podawali je z trzciną cukrową i dawało to super efekt. Nasz chlebowco kurczaczek się gotuje, ale jeszcze chwila i dodamy do niego skrobię. Okej, mamy tutaj naszego jacusia i teraz patrzcie, zostało nam tylko troszkę wody i do tego dodamy skrobię ziemniaczaną czy tam inną, nieważne. A potem pasuje, żeby ten jacuś trochę ostygł, bo nie będę mogła go zawinąć, kiedy jest taki gorący. Tak, bierzemy nasz papier ryżowy. Musimy go trochę osuszyć. W ogóle go przetnę na pół. Tą fejkową skórkę możecie też uzyskać ze skórki zrobionej z mleka sojowego. Ale to jest trochę więcej zabawy. Nawet dla mnie. Mimo, że nienawidzę papieru ryżowego, to jednak I'll pass. Nakładamy sobie łyżkę jackfruita. Wkładamy patyczek między to. I przykrywamy go
kolejną częścią. Tutaj jest troszkę za duże, więc odejmę. I najlepiej zawinąć to bardzo mocno, bo potem jak złapiemy za patyczek, wszystko może nam polecieć. No i mamy mniej więcej takie coś. O, jak ja kocham papier ryżowy. Normalnie. No, dobra. Teraz naszą pałeczkę moczymy w miksturze z mąki z ciecierzycy. Wkładamy do bułki tartej. No, pięknie, ładnie i odkładamy na bok. Zawsze możecie użyć panko, jeśli macie w domu. Ja akurat nie mam, więc użyję tej bułki tartej. Teraz zrobimy akcję smażenia. Jeśli lubicie głęboki tłuszcz, to śmiało lećcie w to. Ja dzisiaj robię taki shallow fry. Czekamy, aż nasza panierka się zarumieni. Oho! Możemy sobie dać od razu drugiego. I w ogóle, jeśli macie jakieś przepisy z internetów, które chcecie, żebym wypróbowała, to możecie pisać w komentarzach. Ja z chęcią się pobawię. No i obczajcie to. Czyż nie wygląda tak jak kurczak? Czas na plating. Voilà! I zobaczmy, jak wygląda w środku. No słuchajcie, czy to nie przypomina wam kurczaka? Jeszcze z tą skórą? Patrzcie. Domowy street food. Wcale nie było tak trudno. Mam nadzieję, że spróbujecie i będzie wam smakować. Teraz pokażę wam, jak zrobić jackfruta a la szarpana wieprzowina. I zrobimy z niego burgera. Dajemy sobie posiekaną czerwoną cebulkę. I podsmażamy ją przez chwilę. Do cebulki dodajemy czosnek, paprykę słodką, wędzoną standardowo, troszkę cynamonu i przyprawę kajun, która jest troszeczkę pikantna i ma w sobie dużo ziół. Kajun, cajun, cajun. No, do końca nie wiem, jak to spolszczyć, ale jest to mieszanka przypraw. I teraz to wszystko znów podsmażymy, a następnie dodamy naszego jackfruta. I lekko go dolewam wodą. Chodzi o to, żeby jackfrut się troszeczkę ugotował, później tak go włożymy do piekarnika. Nie dodaję pomidorów wcześniej, z tego względu, że mają kwas, przez który jackfruit może się do końca nie ugotować. On już się tutaj chwileczkę dusił pod przykryciem i teraz możemy go dość łatwo rozdziubać widelcem, czymkolwiek. Cokolwiek macie, ubijaczką do ziemniaków. I dodamy tutaj passatę lub przecier pomidorowy. Ja tutaj mam koncentrat pomidorowy i cukier. Okej, i na takim etapie możemy wrzucić to do piekarnika na 180 stopni na około 10 do 15 minut. Ja lubię, jak jest taki troszeczkę przypalony, bo wtedy ma więcej smaku, ale jak chcecie, możecie krócej. Szarpany jak już wyszedł z piekarnika. Ja dodam jeszcze soli, bo wcześniej nie dodałam. I teraz trzeba go troszeczkę jeszcze rozszarpać. Nie wyłączajcie piekarnika, bo zaraz do niego wrócimy. Jest to trochę etapów. No, można zostawić to właśnie na etapie gotowania na patelni, czy tam smażenia, ale jednak w piekarniku ta marynata się karmelizuje i jest totalnie inna jakość. Tak, ja dzisiaj dodam troszeczkę sosu barbecue
ze sklepu. Jeśli lubicie robić swój, to róbcie swój. Teraz trzeba go jeszcze porządnie wymieszać z tym sosem i wsadzamy go do piekarnika na kolejne, powiedzmy, 5 minut, żeby ta marynata się zamknęła wokół jackfruta. Do burgera musimy mieć bułeczkę, sałatę, cebulkę, pomidorka. I z racji tego, że jackfruit jest pikantny, to dam jeszcze mango i awokado. A jako sos będziemy mieć wegański majonez, koriander. Najlepszego street foodu na świecie. Jest mega sycący, pełny smaków, jackfruit jest soczysty. Musicie koniecznie go wypróbować w domu, na serio. Okej, dobrnęliśmy do końca, ostatni przepis i już nie wiem ile razy w ciągu tego filmiku powiedziałam słowo jackfruit, ale będzie to curry z jackfruitem. Do przygotowania naszego curry potrzebujemy cebulkę, ja pokroiłam ją w piórka, czosnek, czerwoną paprykę i przyprawy. Dzisiaj sobie użyjemy tak pół łyżeczki kurkumy, dwie łyżeczki przyprawy curry. Jedna łyżeczka ostrej papryki, taka płaska. Możecie też użyć świeżego chili. Jedna łyżeczka świeżo zmielonej kolendry. Oczywiście sól, ale to do smaku. Oprócz tego mam tutaj świeży tymianek. Przedstawiam Wam również naszego głównego bohatera, oprócz jackfruta oczywiście. Jest to plantain, po polsku plantain albo banan warzywny. Wygląda jak banan, ale nie do końca smakuje jak banan. Występuje w Azji, w Afryce i w Ameryce Środkowej. Ja najczęściej używałam go zawsze do dań z Jamajki, z Karaibów, bo tam bardzo często się go używa. Najprostszy sposób to usmażyć go na oleju kokosowym i jest zajebisty. Mi mega brakowało go w Polsce, ale znalazłam go w Carrefourze, w Galerii Wileńskiej. Także możecie lecieć i zgarniać. Mój już ma 3 dni, więc pojawiły się plamki. Znaczy to tyle, że po prostu jest dojrzały i będzie słodszy. Nie polecałabym jeść go na surowo, bo zawiera dużo skrobi, którą najlepiej jest wygotować. Okej, zaczynam. Dajemy sobie małą łyżkę oleju kokosowego i musimy go rozpuścić. Do rozpuszczonego oleju kokosowego dajemy cebulkę, czosnek, paprykę. Ja na początku smażenia dodaję też zawsze troszkę soli, kiedy już nasze warzywa są podsmażone. Dodajemy przyprawy. Tak jak wcześniej wspominałam, jest tu kurkuma, przyprawa curry, mielona kolendra, papryczka chili i świeży tymianek. Możecie użyć suszonego. Pachnie to naprawdę niesamowicie. Teraz dodajemy jackfruta. Cóż, no musimy
to ugotować, aż jackfruit zmięknie, zajmie to chwilę czasu. Możecie dodać troszeczkę wody, a w międzyczasie pokroimy sobie plantaina. Dodałam sobie troszeczkę oleju kokosowego na patelnię, rozgrzejemy go i będziemy smażyć plantana z dwóch stron, aż pojawi się taka złota skórka. Dekorowałam świeżym tymiankiem. Nasze plantany wyglądają mega apetycznie. Jakbym miała, to dodałabym jeszcze płatki kokosa, ale w tym momencie nie mam. Mam nadzieję, że spróbujecie je zrobić sami w domu. Ja nie mogę się doczekać, aż je zjem.